Czołem ludki. Dzisiaj jest lipiec już. Drugi dzień lipca. Znajdujemy się na jednym z jeziorek południowej Szwecji. Znaczy, może tak spojrzę, bo tam troszeczkę mi oślepia. Jest pan Panoptix, czyli narzędzie do wyszukiwania targetów. Oraz Laurens, narzędzie do mapy, do sprawdzania, co jest w wodzie również. Ale w tym starym znaczeniu. Słuchajcie, ze mną jest nowa wędka od Savage Geara. Nowa wędka wertykalna. Dragon mi się spsuł. Zobaczcie tutaj, co się działo. Czy widzicie, akurat po wyłączeniu kamery. Zobaczcie, pęknięta wędka i sandacz. Nie wiem jak, nie wiem co, nie wiem dlaczego. Wędka strzeliła. Dlatego mamy wędkę Savage Geara teraz do próby. To jest w klasie, ona jest w klasie od 30 do 65 gram. Więc to jest taka klasa, jaką ja używam de facto do łowienia wertykalnego. Ze mną są przynęty z główkami 30, 35, może 50 gram. To są te przynęty, które używam. Tu one leżą całą masą, więc jest w pudełku. Tu są większe przynęty do rzucania. Widzicie, tutaj jest Rapala Peto. To są przynęty do rzucania za rybą, którą namierzę w toni, które nie chcę podpłynąć, żeby spłoszyć może. Do tego mam tutaj gdzieś z tyłu, leży. Zobaczcie. To jest Westin W3. 20-80 gram, o ile dobrze pamiętam. Kurczę, no chodź tu, pokaż mi się. Tutaj tak. 20-80 gram, dokładnie. Nie wiem, czy widać koło jiga tutaj. No i mam taki bardzo mały okoniowy bacik, można powiedzieć. Jeżeli bym chciał trochę z okoniem się pobawić. Mam nowe przynęty okoniowe, więc może popróbuję trochę w tym guście. To jest mój sprzęcik na dzisiaj. Jezioro jest wielkie. Zobaczcie, to jest tylko część jeziora. To będziemy sobie dzisiaj polowali. Więc bądźcie ze mną i trzymajmy kciuki. Zobaczcie, jaka piękna ryba to jest. Zobaczymy, czy weźmie. Patrzcie, jak szczupak zassał mi przynętę. Ale pochlapał. Ciafnął fest. Gdzie są rękawiczki? Bo bez rękawiczków tutaj nic nie poradzimy. Biedaczku, już nie skasz tyle, zaraz się wyczepimy. Słuchajcie, taka rybcia, 76 cm, wraca do wody. Śmierdzi to takie strasznie, te zielone, co śmierdzi. Ła, uciekł szybko. Szybko uciekł. Jest mój jig, spada. Tutaj. A tu są ryby. Jest. Od razu uderzył. O, mały sandaczek, zobaczcie. No i do wody śmigamy. Juhu! Jest. Ajajaj, był.
Jest. Uderzył. Działałem na echosondzie. Pięknie uderzył. Małe sandaczyki, zobaczcie. Rany Julek. Zobaczcie, jakie sandaczyki. To jest masakra po prostu. Jest, to jest szczupak, słuchajcie. To jest szczupak. Ale ładnie przywalił. Bardzo ładnie przypali, żeby nie wyskoczył. No, dobranoc, do widzenia. No słuchajcie, rewelacji dzisiaj nie ma, ale się nie nudzę. Wiaterek właśnie ustaje trochę. Jest fajnie. Czas na małą kanapeczkę i wafelek, i kawkę. Bo to trzeba, żeby napełnić brzuszek. Słuchajcie, no ale coś się dzieje, coś tam było. Jakieś 2-3 małe, malutkie sandacze. 2 takie przyzwoite szczupaki, jeden się wypiął przy wyskoku, chyba to widzieliście. Ale to jest nic. To co było 2-3 tygodnie temu. Zobaczcie, jakie było łowienie na płytkim jeziorze. Kilka akcji z tego wypadu macie teraz tutaj. Co tu na echosondzie się dzieje? Jeden wampir, drugi wampir, trzeci wampir, czwarty wampir. Piąty, szósty. Wampirów nie. Jest! Jest! Hu. Pięknie uderzył. Piękny wampirek, zobaczcie. Jezus, zobaczcie jakie byki tu stoją. Jest! Ale przywalił. Ale przywalił. Ale przywalił. Pięknie. Zobaczcie jaki sandałek. Zobaczcie, takie wampirstwo. Takie piękne wampirstwo się trafiło. Proszę bardzo. Idzie do wody z powrotem. Hej. Moja przynęta jest tutaj. Wychodzi? Chodzi? Idzie? Jest! Uderzył. Haha! Jest nagrany, jak uderzył pięknie. Super! Zobaczcie, jaki wampiruś. No, tak się działo wtedy tam, słuchajcie, ale to, co zrobił mój szwedzki kolega Iniemar na tym samym jeziorze 2 tygodnie wcześniej, to po prostu rozwaliło w ogóle cały układ. Zobaczcie te akcje. Jeda. Ude. Pasu go. Gratis. Tak ja. Weekend jeda. Kolan. Gratis. Ja will ho. Ja will ho. Ah. Jekla. Helt otroligt, Iniemar. Ja, skjolme. Widzicie, że i sumik, i potężny szczupak na wertykala, na płytkiej wodzie też tam może być. Tu mamy głęboką wodę akurat, tu gdzie łowimy. Ale no,
jest szansa na dużą rybę, na szczęście. Niestety, żadnej takiej dużej ryby nie namierzyłem. Te wszystkie większe ryby, co namierzałem, to właśnie te dwa szczupaki takie. Wiem, że tutaj są szczupaki po 110-120 cm. Wiem, że tutaj są sandacze po 4, 5, 6 kilo, 8 kilo. No ale jeszcze takiej nie namierzyłem rybki. Próbuję, teraz się pogoda uspokoiła, jest wieczór. Zaczyna się taka wieczorna pora, dobra pora brań, więc trzymamy kciuki. A na razie kanapeczka. Jest. Ciekawe, czy to szczupak, czy sandacz. Chyba szczupak, słuchajcie. Ale zobaczymy. Może to być również sandacz. Co to jest? Sandacz. I to ładny sandacz, słuchajcie. Zobaczcie, to ładny sandacz. Piękny sandałek. No słuchajcie, takie cudeńko strzeliło na wertykala. Zobaczcie. Piękna rybka z piękną paszczą. Ryba ma trochę ponad 60 cm, 62 cm. Gdzieś tutaj dokładnie. I ryba wraca do wody. Proszę bardzo. Szukamy dalej. Szukamy dalej. Ej, podniosła tylko. Idzie jeszcze raz. Słuchajcie, akurat mi kamera zdechła, ale ten sandacz wyjechał, przy trzecim podejściu wziął. Zobaczymy rozmiar. Obawiam się, że powyżej 70 już, czyli przyzwoity sandacz. No, równa 70, no 69,5. Problemem jest tylko to, że jak wyjechał, on był trochę głęboko i wyszedł mu pęcherzyk. Więc musimy go tak umiejętnie, słuchajcie, wyczepić, żeby on sobie popłynął do dna. Słuchajcie, wypuszczamy rybkę. Poszła. Poszła rybka. No zobaczymy na ekosondzie. Ryba walczy. Kurczę. Wypływa. Cholera jasna. Jakby to zrobić, żeby on poszedł? Ratunkowa z sandaczem, zobaczcie. Tu jest ta kotwicy. I teraz kwestia, czy przeżyje, czy nie. No słuchajcie ludki, czas zakończyć dzisiejszego vloga. Było fajnie. Końcówka była naprawdę niezła, tylko troszkę smutna, ponieważ no, człowiek nie bierze tego pod uwagę, ale te ryby jednak wyciągane z 10 metrów w miarę szybko potrafią jednak złapać tą chorobę. Wyjdzie im pęcherz pławny przodem. Chorobę depresyjną, o nie mówię, i jest problem, żeby je później odratować. Miałem dużą akcję z kotwicą, przyczepiałem
Nie wiem, czy widzieliście dokładnie to na filmie, czy to będzie widać. Przyczepiałem po prostu na kawałku fluorokarbon główkę jigową za płetwę ryby. Zaczepiałem. Szkoda mi było ryby. I spuszczyłem na kotwicy nisko, całkiem nisko, tam powiedzmy 10 metrów pod powierzchnię. Szybkim pociągnięciem uwalniałem po prostu ten haczyk jigowy z płetwy, przerywając tą płetwę. I ryba została na dnie. Mam nadzieję, że po prostu ona poszła do dna, tam sobie odpocznie i będzie żyła dalej, bo przykra rzecz jest, jeśli próbujemy łowić sportowo, a ryby niestety zabijamy niechcąco, bo to nie jest nic chcącego tutaj. Więc trzeba na to zwrócić uwagę, albo je bardzo delikatnie holować. Szczupak nie ma z tym problemu, tylko sandacz de facto i okoń. Albo je bardzo powoli po prostu holować w górę, jeśli bierze ta ryba na 10 metrach. Faktycznie ona nie wzięła na 10 metrach. Pierwsze uderzenie było na 10 metrach. Ona później dwa razy wychodziła, ona mi wzięła na 6 metrach. Czy 7. Dziwne. No ale tak się zdarzyło, słuchajcie, więc na to trzeba zwrócić uwagę i następnym razem przygotuję sobie taką rzecz, żeby to działało lepiej. Jakiś specjalny ciężarek, odważnik i będę te ryby wrzucał do wody i one będą, jeśli złowię tak, to muszę w torbie przygotować coś takiego, żeby było. Ale fantastyczny dzień w sumie. Słuchajcie, no piękna rzecz. Jeszcze widać tutaj jakieś zapisy, słuchajcie. Tu jest jakaś rybka. Widać ją nawet na Lawrence'ie. Super dzień, słuchajcie. Oby tak dalej. Trzymajcie się do następnego.